Tego, aby jak najszybciej powstał ten obiekt. Jestem po spotkaniu z prezesem Kowalczykiem i w najbliższym czasie wspólnie ogłosimy taką decyzję i kierunek, w jakim chcemy podążyć, jeśli chodzi o łyżwiarstwo szybkie. Musimy wziąć pod uwagę jedną bardzo istotną rzecz, że w przyszłym roku mamy Mistrzostwa Europy. I te Mistrzostwa Europy muszą się odbyć w jak najlepszym komforcie i tak, żeby to była doskonała promocja naszego kraju, a nie porażka. Więc te Mistrzostwa mają się odbyć w Warszawie. Przeniesienie tych mistrzostw Europy do Zakopanego i biorąc pod uwagę warunki pogodowe i to, że ten tor jest odkryty, no niesie za sobą duże ryzyko, więc tutaj przeprowadzamy rozmowy ze związkiem, także w kontekście właśnie lokacji środków, jeśli chodzi o obiekt sportowy. Bardzo mocno i zaawansowane są prace w Tomaszowie Mazowieckim, jeśli chodzi o zabezpieczenie środków właśnie na budowę zamkniętego obiektu toru łyżwiarskiego właśnie w tym mieście, więc na pewno żadnej drogi nie zamykamy. To nie jest tak, że jesteśmy przeciwni jakimś konkretnej inwestycji, natomiast z perspektywy ministerstwa musimy powiedzieć, że nam zależy na tym, aby zawodnicy mieli jak najszybciej obiekt sportowy. I tutaj jest też pytanie fundamentalne, czy budować potężne obiekty, czy mniejsze obiekty, które będą służyć sportowcom i ludziom i dzieci, młodzieży do treningu. No to prawda, że decyzja zapadła, że raczej Tomaszów będzie przykryty, a nie Warszawa? Nie, jeszcze decyzja nie zapadła. Rozważamy wszystkie za i przeciw właśnie w kontekście zarówno organizacji Mistrzostw Europy i tego, że te mistrzostwa muszą być, a także podziału środków, bo to są naprawdę spore środki. Są też inwestycje strategiczne, inne inwestycje w całej Polsce, które musimy realizować, więc musimy tutaj ważyć i brać pod uwagę te środki budżetowe, więc w najbliższych dniach też podejmiemy decyzję już ostateczną, jeśli chodzi o kwestie finansowania.